złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Ładny. W sam raz na pole. Daje 100 jaj, jak ma wszystkie zęby. Po co mu zęby na polu? A czym będzie łęcinę od bulwy odcinał? Łapami? Proste, że musi mieć wszystkie cztery siekacze i to niestępione. A za rok i tak będzie się nadawał tylko do rzucia skatu. Dobry przeżuwacz. Skat tu jest teraz w cenie. A po co mi przeżuwacz, jak ja trzody od dwóch sezonów nie hoduję? Skąd mu wezmę guano? Panie kapitanie, co oni mówią? Nie rozumiem ani słowa. Nie wiem, ale na pewno nie planują nic dobrego. Janusz, masz nożyk? Przykro mi, zgubiłem. No naprawdę musiał mi wypaść, jak ładowali nas do klatki. Dobra. Jest w ukrytej kieszonce w spodniach. Chyba wyjmij nożyk. Ale jak? Ukryta kieszonka jest za rozporkiem. Popracuję w polu. Potem odetniesz mu pan jaja, a na koniec będzie żół skat. I tak aż do emerytury. Niech stracę. Biorę. Ale pod warunkiem, że ma zdrowe uzębienie. Otwieraj gębę, bydlaku! Wiemy, że rozumiecie naszą mowę. Małpy uciekli! Jedno jest uzbrojony! Uwaga, uwaga! Drugi poziom zagrożenia! Prosimy o nieopuszczanie straganów i zachowanie zimnej krwi! Przy okazji prosimy przygotować licencje handlowe do kontroli. Panowie, spokojnie, bo zachlapiecie buncem bananice! Morda w kubeł! O już po mnie. Nie dość, że nie mam licencji na handel, to jeszcze większość towaru jest lewa, a reszta z przemytu. Panie kapitanie, co teraz? Zamknęli bazar. K***a, żeby tak mieć choćby obrotowe i full ammo. Albo przynajmniej bombę atomową. Chwila, przecież jesteśmy kurwinoksami. Nie musisz mi przypominać, przez cały czas jaja mi się zawijają pod ogon i boli. No właśnie, ale nie o to chodzi. Mamy też to, co? Puste ręce i przejście. Pazury! Obywatelu, okażcie licencję handlową i coś mi podpowiada, że także paszport. I radzę bez sztuczek, bo z władzą ludową nie ma żartów. No dogadajmy się. Po dywanie kuperskim dla każdego i rozstajemy się w zgodzie. Ty, maniek, to mój dywan! O, ty parchu! Ty, sprawdź mu jeszcze komórkę, bo wiesz, co mówią o cyganach i żonach. Daj spokój, Halina jest brzydka jak kupa. Maniuś, widziałeś to? Stolik się poruszył. Duchy czy cygańskie czary? O a tu się schowali małpy jedny z drugim! Mam go! Mam go! Mirek, ciągnij s***a! Nie dam rady! No i urwaliśmy mu fiuta. Panie komendancie! Tu są!
Nie wiedziałem, że kurwinoksom odpadają ogony, jak ktoś sarpnie. Zresztą nic dziwnego. Wyglądają jak jaszczurki. Zebyk nie p***l, kop! Ale dziwne uczucie. Tak trochę łaskocze, ale jaka ulga w jajach. No i trochę jakby chce się srać. W sumie to dawno nie srałem. A może po prostu chce mi się srać? O, rosówka. Ale na takiej głębokości dziwne. A wiecie, jaką różnicę samicy od samca? Samiec ma k***a. A więc to jest samiczka. Ech, dajcie mi wędzisko i głęboczek, a żaden miętus nie oprze się takiej ślicznostce. Zaraz zamiast wędziska i głęboczka dam ci kopa i w dupę. Kop! Panie komendancie, pies nie chce wejść do dziury. Dlaczego? Nie, po prostu nie chce. Nie chce już! Wiedziałem, że to głupi pomysł. Obstawić powierzchnię całej planety! Patrole co 10 metrów! Muszą w końcu wyleźć. Bogoś! Miałeś rację. Kret. I frogównym dookoła po biesiadnikach. Panna młoda wpłacza, pan młody śmieje się i świeci dubskiem. O, k***a UFO. Jak mówiłem, że kosmici są, to nie, śmiał się ze mnie. Zgwałcą nas na eksperymentach. Boże, oby mieli kondony. Nie chcę nikogo zarazić. Gadać jak się wydostać z tej czarnej dziury w kosmos. Ale bełkot, nie zrozumiałem ani słowa. Boguś, rozbierz się. Miejmy to już za sobą. Im szybciej, tym lepiej. Dobra, skoczę po gumy. Panie kapitanie, co oni robią? Wydaje mi się, że będą się ruchać. Tak, zdecydowanie będą się ruchać. Otwierać milicja! O kurwa.